Witam serdecznie, nazywam się Barbara Dynowska, jestem lekarzem dentystą, uczę w szkole policealnej na kierunkach asystentka i higienistka stomatologiczna. Jestem też egzaminatorem na egzaminach zawodowych na tych kierunkach. I zapraszam do zapoznania się ze szkoleniem dotyczącym narzędzi do ręcznego opracowywania kanałów korzeniowych, czyli pierwsza część endodoncji. Dlaczego zęby leczymy kanałowo? Wszystko rozpoczyna się od ubytku próchnicowego, czyli tzw. bakterii próchnicotwórczych, które wraz ze swoimi toksynami przez kanałki zębinowe przedostają się w okolice nerwu zęba, czyli naszej miazgi zęba, tutaj naczynie krwionośne, nerwy, naczynia limfatyczne i powodują stan zapalny odwracalny bądź nieodwracalny. Jeżeli mamy nieodwracalny stan zapalny, no to wtedy musimy już pozbyć się zainfekowanej miazgi i zastąpić ją innym materiałem na stałe, który będzie zapobiegał powtórnemu nadkażeniu, zakażeniu tej okolicy. Etapy leczenia kanałowego to przede wszystkim dostęp do komory miazgi i odnalezienie ujść kanału. Drugi punkt to opracowanie hemomechaniczne kanałów, a trzeci wypełnienie kanałów na stałe. Etapy leczenia kanałowego na zdjęciach. Tutaj ubytek próchnicowy, który drąży do nerwu zęba, do korony, do komory miazgi wypełnionej właśnie nerwem zęba. Tutaj mamy kanały korzeniowe. No i ten ubytek, z którego bakterie próchnicotwórcze dochodzą nam do nerwu zęba, musimy usunąć. Żeby dostać się do tych nóżek nerwów zęba, musimy wykonać dostęp za pomocą wiertła stomatologicznego. Może to być wiertło na turbinę bądź na mikrosilnik, natomiast jest to wiertło na przedłużonym trzonku, tak aby sięgało nam aż tutaj do tej okolicy, żeby nadmiary, nawisy tkanek zęba po prostu usunąć, żeby nic nam nie przeszkadzało w dostępie do tych cieniutkich kanałów. Następnie, tak jak na zdjęciu, opracowanie mechaniczne narzędziami, czyli poszerzenie kanałów. Następnie wypełnienie kanałów już po opracowaniu i odkażeniu i odbudowa koroną bądź wypełnieniem tkanek utraconych zęba. Dostęp do komory zęba i odnalezienie ujść kanału wykonuje się za pomocą wiertła albo różyczki na długim trzonku, albo kulki diamentowej na długim trzonku poprzez tak zwane zdjęcie sklepienia komory. Gdy zdejmiemy sobie te tkanki przeszkadzające, usuniemy całą próchnicę, to ukazuje nam się dno komory zęba. Na tym dnie znajdują się delikatne kropeczki, punkciki, które są ujściami nerwów miazgi zęba. I aby odnaleźć wszystkie kanały, wszystkie nerwy, musimy użyć tak zwanych poszukiwaczy. Są to pierwsze narzędzia, których można użyć w leczeniu kanałowym, w opracowywaniu ręcznym. One są przeznaczone do pracy ręcznej, tylko i wyłącznie do poszukiwania ujść kanałów, do lokalizacji wstępnej kanałów. Są cienkie, elastyczne, mocne, a uchwyt ich jest barwy pomarańczowej. Ponadto oprócz poszukiwaczy mamy również tak zwane C-piloty, które udrażniają mocno zakrzywione kanały i mamy je w rodzajach, rozmiarach tak zwanych 6, 8, 10 i 15. One są oznaczone literką C na trzymadełku oraz S-findery, czyli inaczej nasze poszukiwacze. Poszukiwacz to inaczej Finder S. Nazwy angielskie są bardzo ważne w endodoncji, dlatego że pytania dotyczą nie tylko nazw polskich, ale też angielskich. I tak samo finder, file, spreader, plugger, trzeba się po prostu wymiennie tych nazw nauczyć. Poszukiwacze są wykonane ze stali węglowej, dzięki czemu są elastyczne, cienkie i bardzo mocne. Służą jedynie do odnajdywania ujść kanałów. One są produkowane w jednym rozmiarze 10 oraz w długości króciutkiej 21 mm.
Mamy dwie dodatkowe długości narzędzi kanałowych. Jest to 25 mm do standardowych narzędzi w asortymencie do opracowywania standardowych długości kanałów oraz narzędzia tak zwane długie, które mają 31 mm i one służą do opracowywania wyjątkowo długich kanałów, takich jak w kłach górnych, w szczęce u osób dorosłych. Tam są najdłuższe kanały. Uchwyt poszukiwaczy ma kolor pomarańczowy, a część metalowa posiada taką milimetrową skalę, która pomaga nam oszacować długość, na którą jest wprowadzone narzędzie do kanału. No i są specjalnymi instrumentami endodontycznymi do poszukiwania i lokalizacji ujść kanałów. Tak wyglądają S-findery, poszukiwacze, podpisane S-finder, długość ta króciutka, 21 mm, 6 sztuk najczęściej w takim asortymencie, gdzie mamy narzędzia tego samego rozmiaru. No i bardzo ważne, przekrój według ISO, czyli dwa takie półkola połączone ze sobą, przesunięte i o te graficzne znaczki ISO również lubią pytać na egzaminie testowym, czyli nasz S-finder, poszukiwacz. Kolejne narzędzia to, tak jak wspominałam, cepiloty. One służą do wstępnej penetracji kanału korzeniowego. One są w kilku kolorach. Najczęściej są to różowy szóstka, szary ósemka i fioletowy dziesiątka. Na swoim trzymadełku mają literkę C, która oznacza właśnie cepiloty. No i w zależności od długości mogą być podpisane 31 mm albo 25 mm długości, tak jak tutaj na zdjęciu. Bardzo ważne jest graficzne oznaczenie różnych narzędzi kanałowych według ISO i te oznaczenia są zazwyczaj graficznie lokowane na przedniej części opakowania asortymentów narzędzi. No i tak właśnie poszerzacz ma trójkąt znaczek według ISO, pilnik Kera to kwadracik według ISO, pilnik Head Strema to kółeczko, pilnik fleksyjny, giętki, czyli taki elastyczny, jest oznaczony literką F. Igła lentulo jest oznaczona tak zwaną sprężynką. C-piloty to, tak jak był już przykład wcześniej pokazany, one są literką C oznaczone. Miazgociągi ze względu na swój przekrój w kształcie gwiazdki są oznaczone za pomocą gwiazdki. Rozpychacz jest oznaczony za pomocą literki S oraz pilniki niklowo-tytanowe. One mogą być za pomocą graficznego prostokąta oznaczone bądź za pomocą literek N i T, co znaczy niklowo-tytanowe w skrócie. Tutaj mamy przykłady poszczególnych trzymadełek i oznaczeń. Na rysunku A mamy pilnik K fleksyjny, który ma rąb. Rąb oznacza pilnik K fleksyjny. Zawsze podana jest też rozmiarówka. Tutaj, jeżeli to jest rozmiar 35, to jest wpisane 35 i też odpowiedni dla 35 kolor trzymadełka, czyli zielony, tutaj czarny dla 40, ale o tym jeszcze będę wspominać później. Chodzi o oznaczenia według ISO, czyli kwadracik to jest pilnik, trójkąt to jest poszerzacz, kwadracik to jest znowu pilnik, C to jest C-pilot i S to jest spreader, czyli rozpychacz. Poszerzenie ujść kanałów. Do poszerzenia ujść kanałów będziemy używać tak zwanych wierteł na mikrosilnik. To są wiertła maszynowe, takie jak tutaj Gates Gliden, czyli w postaci płomyczka, oraz troszeczkę dłuższe wiertło typu Largo Peso. Tutaj ta część pracująca jest przedłużona. Oba wiertła wprowadza się na mikrosilnik, o czym świadczy zakończenie tego wiertła tutaj. I tutaj nie jest gładkie, tak jak w przypadku turbiny, tylko ma taki specjalny zaczep, takie specjalne wcięcie. Oraz różyczki typu mus, różyczki przedłużone. Charakterystyczna jest też kolorystyka, ona jest bardzo ważna. Różowy paseczek mówi o tym, że ta główka różyczki jest najbardziej wąska, najmniejsza. Szary, no większa. I numeracja kolorystyczna idzie tak samo jak w asortymencie, czyli od różowego do czerwonego i tak dalej. Czerwony porównując różowy, no widać te różnice, że jest po prostu większa różyczka.
Opracowanie chemomechaniczne polega na naprzemiennym używaniu narzędzi kanałowych oraz preparatów chemicznych, czyli ścieraniu warstwy kanału, warstwy zębiny zainfekowanej oraz płukaniu, czyli odkażaniu za pomocą preparatów chemicznych. Wcześniej przed opracowaniem kanałów należy miazgę usunąć i do tego stosujemy tak zwane miazgociągi. Miazgociągi to są narzędzia ręczne, które w swoim przekroju mają postać gwiazdki, co zaraz będzie pokazane też na kolejnym slajdzie. Budowa składają się z uchwytu oraz części roboczej. Zbudowane są ze stali nierdzewnej, chirurgicznej. Są to narzędzia, bardzo ważne jest to i podkreślam, że to są narzędzia jednorazowe. Je po użyciu wyrzucamy. No i numeracja rozmiarów jest troszeczkę inna niż w narzędziach kanałowych standardowych. Zaczynamy od 0,20, następnie białe narzędzie to 0,25, żółte 0,30, czerwone 0,35, niebieskie 0,40, zielone 0,50 i czarne 0,60. W przekroju gwiazdka. Tak wygląda w powiększeniu część robocza miazgociągu. Jest w postaci takiej jodełki, igiełek na jodełce. Kolejna część to opracowanie chemomechaniczne kanałów. I tutaj oprócz chemicznych preparatów do płukania stosujemy również narzędzia do udrażniania i poszerzania kanałów. I do nich należą poszerzacz Kera, inaczej poszerzacz K, pilnik Kera, inaczej pilnik K, pilnik Hetstrema, czyli pilnik H inaczej, pilnik typu S i szczurze ogony, które aktualnie nie są używane w gabinecie na co dzień w pracy. Rimmer K, czyli poszerzacz K. Nazwa Rimmer K też należy pamiętać, bo jest to odpowiednik polskiej nazwy. Służy do powiększenia średnicy kanału, natomiast nie powoduje jakiegoś mocnego opracowywania mechanicznego tych kanałów. Poszerzacze służą po prostu do poszerzenia średnicy kanału, aby kolejne narzędzia mogły tam swobodnie wejść. Jest mniej skuteczny niż pilnik Kera. Końcówka poszerzacza ma przekrój trójkąta. Jeżeli byśmy część roboczą tego narzędzia w płaszczyźnie przekroili, no to będzie to trójkącik. I takim samym oznaczeniem jest graficznym, jest oznaczane każde opakowanie, które zawiera asortyment poszerzaczy Kera. Numeracja rozmiarówka standardowa od 15 do 40, długość 25. Pilniki Kera, czyli tak zwane K-file, służą już do opracowywania, do takiego mechanicznego ścierania, tak jak pilnik do paznokci, ścieramy ściany boczne kanału. Na przekroju poprzecznym ma kształt czworokąta. Jest bardziej skuteczny niż poszerzacz Kera. Tak naprawdę pilnik Kera i poszerzacz Kera można porównać ilością tych zwojów, skręceń na długość części roboczej. Czyli jeżeli byśmy wzięli centymetr długości części roboczej, to większy skręt ma zawsze pilnik, dlatego on jest bardziej efektywny. Natomiast jakby bardziej rozciągnięty na swojej długości jest poszerzacz, więc jest mniej efektywny. Pilnik Kera ma na przekroju kwadracik. I tutaj mamy asortyment od białego do czarnego narzędzia pilniki Kera w przekroju poprzecznym, czyli jeżeli byśmy przekroili w tym miejscu ten pilnik, on ma w przekroju poprzecznym kształt kwadrata, długość 25 mm, rozmiarówka od 15 do 40, no i zazwyczaj w asortymencie jest 6 sztuk od białego do czarnego pilnika Kera. Pilnik Hetstrema. Pilnik inaczej H, inaczej w skrócie będziemy go określać pilnikiem H. Na przekroju jest oznaczany albo kółeczkiem, albo taką łezką, co zaraz będzie narysowane i przedstawione na zdjęciu. Pilnik Hetstrema bardzo mocne, silne, agresywne narzędzie. 3 razy bardziej efektywne niż pilnik Kera. No i charakterystyczne jest to, że w kształcie części roboczej to są na siebie nałożone piramidy od największej do najcieńszej przy wierzchołku narzędzia. Tak wygląda asortyment pilników Hetstrema. Znak graficzny może to być łezka.
może to być tak, jak tutaj w tym miejscu mamy kółeczko, no i te charakterystyczne piramidy, które zwężają się w kierunku ostrego wierzchołka. Przedstawienie graficzne skrętu. Na górze mamy pilnik Kera, poniżej bardziej rozciągnięty na długości poszerzacz Kera i na samym dole pilnik Hetchtrema, czyli zupełnie inny kształt, bardziej choineczkowaty, tak? Czyli będziemy pamiętać, że pilnik Kera bardziej zwinięty na swojej długości, bardziej taki spięty, poszerzacz Kera bardziej rozciągnięty ten skręt jest, natomiast pilnik Hetchtrema to są na siebie nałożone choineczki. Kolejnym narzędziem jest tak zwany pilnik typu S. Jest to zaprojektowane narzędzie jako złożenie dwóch ostrzy tnących pilnika Hetchtrema. Na metalowej części pilnika Hetchtrema znajduje się skala milimetrowa, która będzie pomagała w określeniu głębokości, na którą wchodzi narzędzie do kanału. I tak wygląda nasz pilnik. Pilnik ten ma właśnie też ten charakterystyczny przekrój według ISO dwóch półkuli, tak jak S-Finder, takie samo miało oznaczenie, no i literka S, natomiast nie mylić tego oznaczenia ze szprederem. Elementy, które ułatwiają pracę narzędziami ręcznymi, to tak zwane endostopy, czyli okrągła gumka założona na narzędzie kanałowe, która nam określa długość, na którą mamy wprowadzić narzędzie kanałowe do kanału. Te gumki endostopy są mają różne kolory, no i są wielokrotnego użytku, one się nie topią w autoklawie. Safety memo dyski, czyli tak zwane dyski bezpieczeństwa, to są takie dyski z trójkątnymi wypustkami. Takich wypustek może być 6, 8 na danym dysku. Po każdym użyciu przez lekarza taką wypustkę się odrywa. Jeżeli skończą się wypustki na takim kole bezpieczeństw, krążku bezpieczeństwa, to wtedy takie narzędzie jest do wyrzucenia. Po prostu safety memo diski ułatwiają nam rozpoznawanie, czy to narzędzie jest już zużyte, albo w jakim stopniu jest zużyte. Endogripy to nakładki zwiększające średnicę uchwytu instrumentu kanałowego, dzięki czemu ułatwiają długotrwałą pracę palcami, ponieważ to narzędzie się nam nie ślizga w rękach. Endostop, czyli ta gumowa nakładka w postaci kółeczka, pokazuje nam miejsce, do którego można maksymalnie narzędzie kanałowe wprowadzić do kanału. To jest tak zwany endostop. Safety memo disk to jest właśnie wygląda w ten sposób. Tutaj mamy wypustki, które się odczepia po każdym użyciu. Mają różne kolory. A tutaj na narzędziu mamy dodatkowo endostop założony. No i endogripy, czyli gumowe nakładki na narzędzia kanałowe, które zwiększają średnicę tutaj części trzymadełka i pomagają w utrzymaniu, bardziej stabilne jest to narzędzie. Oczywiście kolejnym bardzo ważnym narzędziem w endodoncji jest linijka endodontyczna. Linijka endodontyczna pomaga nam zmierzyć na narzędziu długość, na którą narzędzie jest wprowadzane do kanału. Jest wielokrotnego użytku, należy ją dezynfekować i sterylizować po każdym pacjencie. Endobox. Endobox to taki pojemnik, endopojemnik, w którym mamy ułożone za porządkiem wszystkie narzędzia, które będą używane przy danym pacjencie, czyli najczęściej w endoboxie mamy asortyment pilników Kera, asortyment pilników Hetchtrema, asortyment poszerzaczy Kera, jakieś igły Lentulo, na przykład sączki papierowe, gutaperki, może być tam też wiertło diamentowe, natomiast służy jako taki organizer narzędzi kanałowych i wygląda następująco. Dodatkowo może również posiadać linijkę endodontyczną, miejsce na wiertła oraz taką specjalną siatkę nasączoną preparatem do dezynfekcji aktualnie używanych przez lekarza narzędzi kanałowych. Cały endobox jest do wysterylizowania.
Rozmiary narzędzi według ISO są bardzo ważne. One się nie zmieniają. Wstępne narzędzia, które używa się praktycznie jednorazowo u pacjenta, to są C-piloty. No i tutaj mamy różowy C-pilot, ma rozmiar 6, szary 8 i fioletowy C-pilot ma rozmiar 10. Kolejno idziemy z asortymentem, czyli białe narzędzie ma rozmiar 15, żółte 20, czerwone 25, niebieskie 30, zielone 35 i czarne 40. Jeżeli pracujemy z kanałami o wiele szerszymi, to wtedy musimy użyć narzędzi szerokich. I tak samo tutaj idzie numeracja od białego do czarnego. Biały to 45, żółty 50, czerwony 55 i uwaga, niebieski to jest 60, ale zielony to jest już 70, a nie 75, no i czarny 80. Z tym się nie pomylić. Czyli jeżeli byłoby pytanie na teście o rozmiar narzędzia z trzymadełkiem zielonym, to zarówno 35, jak i 70 będzie poprawną odpowiedzią. Asortyment narzędzi Karimersy, czyli poszerzacze. Poszerzacze są określone zawsze graficznym symbolem i są trójkątem, tak jak pamiętamy. I tutaj to oznaczenie, że jest to niti, czyli oznaczenie narzędzi niklowo-tytanowych, czyli takich o zwiększonej fleksyjności. One są bardziej wytrzymałe, bardziej giętkie. No jest to asortyment 15-40, czyli od białego do czarnego narzędzia i długość tej części metalowej roboczej to jest 25 mm. Porównanie części roboczej poszerzacza, kera, czyli tutaj bardziej rozciągnięty na długość w stosunku do pilnika kera, który jest bardziej skupiony, bardziej więcej ma tego skrętu na milimetr. Tutaj charakterystyczna część robocza headstrema, czyli te choineczki, jedna na drugiej ułożona. No i część robocza pilnika fleksyjnego, charakterystyczny taki też skręt przy pilnikach fleksyjnych. Płukanie kanałów korzeniowych to część chemiczna opracowania mechaniczno-chemicznego i do tego służą igły Millera, endoirygatory, które służą do przepłukiwania i jednoczesnego odsysania preparatów, którymi płuczemy kanały. Endoaspirator ułatwia osuszenie kanału korzeniowego. W endodoncji używamy strzykawek tzw. lure lock, czyli z takim wkrętem, żeby przy wysokim ciśnieniu naciskania tłuka strzykawki nam się to nie odseparowało. No i strzykawki klasyczne. Igły w endodoncji są ślepo zakończone z bocznym otworem, tak żeby nie przepchnąć płynu, którym płuczemy kanały poza wierzchołek korzenia. No i sączki papierowe do osuszenia kanałów. Igła Millera. Igła Millera to jest narzędzie ręczne. Jest przeznaczone do przemywania kanałów korzeniowych. Wykonywało się to kiedyś za pomocą nałożonej na igłę Millera watki i nasączonej w płynie i właśnie tak przemywało się te kanały. Igła Millera ma kształt długiej igły o przekroju okrągłym bądź kwadratowym. Jest to narzędzie ręczne i wygląda w ten sposób. Zauważcie, że tutaj widać dokładnie też paseczki, którymi są oznaczone biały, żółty, czerwony paseczek, niebieski, zielony i czarny, które mówią nam o rozmiarze takiej igły Millera, od najcieńszej do najszerszej. Osuszanie kanałów. Osuszanie kanałów wykonuje się za pomocą tzw. sączków papierowych, czyli inaczej sączków celulozowych, które są produkowane w asortymentach dopasowanych do asortymentów narzędzi kanałowych, czyli jeżeli mamy narzędzie kanałowe rozmiar 15, biały kolor, to tak samo rozmiar sączka jest biały też. Te rozmiary sączków są oznaczone takimi paseczkami odpowiedniej kolorystyki na sączkach. Osuszanie kanałów jest na pełnej długości, dlatego te sączki też mają długość 25 mm, no i są jednorazowe. Natomiast tutaj macie pokazane sączki papierowe w asortymencie, rozmiar 40, kolor paseczka czarny, no i 25 mm długości.
Wypełnienie kanałów możemy podzielić na takie dwa rodzaje. Czasowe, wtedy kiedy chcemy założyć wkładkę leczniczą do kanału, oraz ostateczne, wtedy kiedy już zamykamy na stałe ząb. No i tutaj do wypełnienia kanałów tymczasowego służą nam igły Lentulo, igły Draxa, a do ostatecznego kutaperka, szpredery, plagery, czyli rozpychacze i upychacze, oraz sączki papierowe i ćwieki gutaperkowe. Gutaperka to jest preparat na bazie żywicy, który służy do ostatecznego wypełnienia kanału. Produkowany jest w postaci ćwieków gutaperkowych koloru takiego łososiowego, łososiowo-pomarańczowego. Rozmiarówka jest identyczna jak w narzędziach kanałowych w asortymencie. Jest to materiał termoplastyczny i po wprowadzeniu do kanału odcina się go za pomocą rozgrzanego nad płomieniem gazowego palnika za pomocą plagera lub za pomocą upychadła kulkowego lub też ekskawatora rozgrzanego. Natomiast upycha się go albo za pomocą plagera, albo za pomocą rozpychacza, czyli szpredera. Tak wygląda asortyment ćwieków gutaperkowych. Też mają tutaj zaznaczone paseczki, kolorystykę, która jest odpowiednio dopasowana do rozmiaru kanałów. Igły Lentulo to są narzędzia, które stosujemy do wypełniania kanałów materiałami płynnymi. Może to być igła Lentulo bądź igła Draxa. One są również pomocne do wprowadzania masy wyciskowej typu light, czy tej bardzo płynnej, podczas pobierania wycisków pod wkłady koronowo-korzeniowe w protetyce. Igły Lentulo są instrumentami maszynowymi, tak jak igły Draxa, mają spiralnie skręconą taką sprężynkę osadzoną na uchwycie i zakłada się je na mikrosilnik. Igła Draxa jest o tyle ulepszona, dlatego że przy szyjce znajduje się taka sprężająca część, która zapewnia tej większą elastyczność i dzięki temu ta igła po prostu się mniej nam łamie w kanale. Tak wyglądają igły. Igła Lentulo bez sprężynki, igła Draxa ze sprężynką. Narzędzia do kondensacji wypełnienia w kanale. Należą do nich plager, czyli upychadło kanałowe. Swoją budową przypomina zgłębnik bądź igłę. Jest zakończony tempo i służy do pionowej kondensacji gutaperki. Oraz rozpychacze, czyli tak zwane szpredery do ćwieków gutaperkowych. One służą do bocznej kondensacji gutaperki. I ich część pracująca jest zakończona ostro i gładko w porównaniu do plagera. Boczna kondensacja gutaperki jest przedstawiona tutaj na zdjęciu. Szpreder służy do bocznej kondensacji gutaperki, on jest zakończony ostro. I ta kondensacja polega na tym, że wprowadzamy szpreder bocznie przy gutaperce i dociskamy szpreder bokiem do ścianek kanału. Natomiast pionowa kondensacja gutaperki polega na tym, że płasko zakończony plager wciska się do kanału i ten plager na zasadzie dopychania w pionie gutaperki uszczelnia nam kanał. Czyli tutaj mamy pionową kondensację gutaperki i do pionowej kondensacji gutaperki służy nam plager. Rozpychacze mogą być palcowe, czyli tak jak narzędzia kanałowe standardowe, albo ręczne, tak jak zgłębniki i inne narzędzia stomatologiczne, które używamy w gabinecie. Oba mają zastosowanie w stomatologii w gabinetach. Dodatkowe narzędzia endodontyczne to endobox, czyli pudełko, które nam organizuje życie endodontyczne, czyli wszystkie narzędzia kanałowe układa za porządkiem według rozmiarówki, według kolorów. Endometr to urządzenie, które pomaga nam w pomiarze długości kanału. Linijka endodontyczna pomaga nam ustalić na narzędziu długość, na jaką wprowadzamy
narzędzie do kanału. Endostopy to są nakładki okrągłe w różnych kolorach na narzędzie, na część roboczą, które nam pokazują, które nam po prostu odmierzają długość tej części roboczej, którą musimy włożyć do kanału. Endogripy to są takie nakładki na trzymadełko narzędzia kanałowego, które pomagają nam zwiększyć jego średnicę i utrzymać takie narzędzie w palcach. Są też trzymadełka i łańcuszki do narzędzi, tak żeby to narzędzie, jeżeli nam się wyśliźnie, to żeby pacjent go nie połknął. No i endometric i twin block, czyli takie endoboksy, które posiadają już więcej funkcji, takich jak linijka endodontyczna, pojemniczek na płyn do dezynfekcji narzędzi kanałowych w trakcie opracowywania. Maszynowe opracowywanie kanałów będzie tematem kolejnej prezentacji, ale w skrócie możemy już powiedzieć, że przy maszynowym opracowywaniu używamy pilników maszynowych, czyli tak zwanych padfili, protaperów, nextów. Każdy z tych narzędzi jest właśnie zabezpieczony krążkiem bezpieczeństwa, czyli tym krążkiem SND, od których odrywa się trójkątne wypustki. Na pewno w leczeniu kanałowym będziemy używać tak zwanego mikromotora endodontycznego w zależności od producenta. No i można też wypełniać kanały korzeniowe za pomocą gutaperki na ciepło. Jest to o wiele bardziej szczelna metoda wypełniania niż metody klasyczne. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ta prezentacja pomoże Wam usystematyzować wiedzę endodontyczną z narzędzi kanałowych ręcznych. Zapraszam na kolejne prezentacje.